Siema wszystkim, właśnie się rozpakowujemy na Barzynie. Nasza zasiadka majówkowo ja już zestawę wywiózł, właśnie montuję na brani. Będę testował przez 3 dni kulki firmy Yourbite. Ostro truskawka, wanilia, kukurydza. Jeszcze mu pora innych kulek, obejrzymy na razie. Mam zaciepne tenate. Prawie też przyjechał Darek, się rozpakowuje z naszego teamu. No i później przyjedzie Marcin, który jedzie z Niemiec prosto tutaj do nas, żeby razem posiedzieć nad wodą. Kuleczki oczywiście wam pokażę, jak one wyglądają w dalszej części filmu. No i zapraszam do oglądania. Pierwsza rybka naszej zasiadki. Pierwsza rybka na kuleczka firmy Yourbite. Ostra truskawka na Barzynie daje radę. Widać? Widać, widać. Niecałe 9 kilo. Albo i nawet równe 9. No. Tak, piękny karpik. Niecałe 9. Ostra truskawka. Firma Yourbite. Pierwsza ryba naszej zasiadki. Igła. Wywózka na cytruza. Tak, jo. Firma Yourbite Cytrus. Wywożymy zestaw. Rozwolony, a my tu ciągniemy kolejną rybkę. No se wyciąg podbierak, bo po tym nie dźwigniesz. Kaper. Ja.
Szkoda, że prędzej tej kamery nie ustawił Darek. 10 sekund prędzej by te branie było nakręcone. No, to miał nam na wyciągu. Nie? Ja jeszcze padał, ustawiam w twoją stronę pogodą. Ja byś miał teraz ty branie, nie? A tu dół, bo jeszcze ją załączył i odjazd. Masz go, nie? Ja. Siedzi. Gratulacje, Darek. Igła. Gdzie jest z wózkiem? Jasne. Darek tu ma karpia, a na moja wędka już tam coś zaś dziubię. Prawie 10. 9,5. 9,5 kg. Odkorzymy rana rybce i wypuszczamy z powrotem do wody. Jeszcze. Poszło. Zaś na cytruza, Darek. Jasne, cytruz. Robota robił. Tu pod boją, nie? Kolejna rybka. Pokaż, Darek, że ma. Jak to tam skokać? Równe 8. Równe 8 kilo. Szybko zdjęci i do wody. Czujesz? Kolejna rybka chycona na kulka cytrusowo firmy Your Bikes. Oglądać następnie. Rybka odkażono, wraca z powrotem do wody. Kolejna rybka. Darek z Marcinem polecieli do auta po lunty. A tu chyba kolejny karpik. Nie wiem, na co Marcin to miał cię pyta, ale jak się nie mylę, to chyba to miał na rozkwinia ze skorupiakami też firmy Your Bike. Piękny. To te paski, wiesz? Kamerysz? A, kolejna nasza rybka. Jak to w życiu bywa, człowiek odędzie na 5 minut i ktoś musi na niego wędka chycić, kurde, nie? No ale ważne, co byś zrobił, kiedy nie mój brat, nie? To by tej ryby nie było. Zarobisz mi na woże? O kurwa. Ta woga jeba. Siwie, stój, ta woga jeba. Ale dojdź. No stój. 16,5 kilo. 16,5. Prawie 17 kilo. Dobra. Życiówka moja, nie? W sumie twoja też, nie? W zeszłym roku z większego chycił, nie? Mamy karpia jogowycholową i w sumie mamy dwie życiówki na jednym karpiu. Bo wędka od Marcina, a ryba wycholowa jogo szło po Twitter do auta. Szybkie zdjęcie i wypuszczamy rybka z powrotem do wody. Skusił się na kuleczka, jak widzicie, reklama firmy Your Bites, co dzisiaj testujemy. Tak samo jutro. Dopiero teraz moja pierwsza godzina, a już taki karpik. Taka sztuka. Nie? Także kuleczka. Brzoskwinia, skorupiaki, nie to było? Brzoskwinia, skorupiaki na test. Wędka leżała godzina w wodzie. Jest taki karpik, nie? Już go puszczamy, żeby go nie męczyć.
odkażemy go i do wody. Ty go masz bieda unieść, ty. Kurwa, na siłowni dźwigasz ciężarki, a masz karpia 17 kg, nie całe bieda dźwignieć. Nie, ja bym tego chyba 30 kg, co by się działo. Dobra, idź po mama, nie? Piękny karpik. No to gratulacje. Oj, oj, oj. Zadowolony? Co? Zadowolony? Masakra, nie? Teraz się mogę pojechać. Widzicie, poprzedni karpik na te kulki proteinowe firmy Your Bites. Także zaś sypiemy, nie? Do łódki. Wyłożymy. Nie żałuj, nie żałuj. Dobra, muszę wsteknąć. Dobra, jedziemy. Na noc zestaw wywozi na kuleczka tuńczyk śliwka, jak widzicie. Firmy Your Bites. Tuńczyk śliweczka, 20 mm. Do łódki, zadypujemy i jedziemy. Proszę, to zadipuj, Darek. Smoke dip. Tuńczyk śliweczka. Pora kurek pokruszymy. Niech swoi robią w wodzie, co mają zrobić. Płynemy. Już momencik. Na drugą stronę, Darek? O. Na drugą? Pod same te pidło to wywieź, Darek. Kolejna rybka na przespinia skorupiaki, kulka firmy Your Bites, tym razem Amur. O, jeszcze się nie wyszalu w wodzie. Co, złożymy go i wypuszczamy. Dużo siły. Możemy wypuścić. 9. 9 kilo. 9 kilo Amur obejrzę, widzisz? A się nie zdało. Dobra, wypuszczamy. Rybka odkażono i do wody. A, proszę chłopie. Kolejna ryba, 2:30 w nocy. Na ostro, truskawka. Piękny luszczyn. Brawo. 7,5 kg. 7,5, ja? Co wiesz? Co napuścili, wiesz? Napuszczali. Taki piękny karpik, 7,5 kilo. Odkażemy go i wypuszczamy z powrotem do wody. Cyknie mu tu, Darek. I do wody.
są. Ej, do góry. Trzynaście kilo, piękny luszczyń. Fajnie, no, piękny luszczyń. Na co go chycił? Razem na kurka Speed River, która leżała wczoraj, która wieczorem wywieziona, także się brani. Obejście jaki mówił wielki. I do zarobu ta moja łódka. Chyba się już naładowała. Jak one wyglądają w środku, przełomiemy, żebyście widzieli. Pierwsze kulki cytrus. 20 mm, na kiedy Darek chycił karpia. Nie wiem, czy to będzie widać. Fajnie w środku wyglądają, widać ziarenka, fajnie woniają. Następne kuleczki, ostatnia stawka. Fajnie wonia truskawką z przyprawami. Zaraz jedna przełomia to pokorza wonia, jak one w środku wyglądają. Tak, kuleczki, tuńczyk, śliwka. Teraz wam pokażę skład, jak to tu wygląda. Mąka kukurydziano, mąka sojowo, otręby pszenne, mączka rybna, nasiona oleiste, jajka w proszku. Jak widzicie, na barzenie te kuleczki nam się sprawdziły. Jeszcze mam kilka do wytestowania różnych zapachów. To na dzisiejszą nocka. Do tego jeszcze mamy white smoke, cytrus, tuńczyk, śliwka, wanilia, słodka kukurydza,
jeszcze mu skopek z kałamarnica, a tam usuwane jeszcze ptaszy. Jeszcze tego nie zdążył wyciągnąć, bo na razie na tym chytali tego godą. No a na dzisiejszą nocka będziemy testowali następne zapachy. Tak, kukurydza z rzepikiem już się waży do podfutrowania, bo nam już brakło po wczorajszej nocce. Fajnie wymieszamy i będziemy mogli potem wywozić. Kolejno wywózka, teraz cytruza, kuleczka. Jeszcze ją zadipuję bite smokem i wywożymy zestaw. Cytruzikiem. I płyniemy. Tak, zakupy w Biedronce zrobione na grilla, na obiad, teraz mogę iść na stanowisko. Do Biedronki mówię blisko z Barzyny, praktycznie przez druga przeleś. Ja już idę na stanowiska, myślę, że Darek już coś w tym momencie chycił. Że jak przyjdę, to tam jakiś kaper albo amur będzie w macie czeku. Tak, zestawy my poprzewozili, jest pierwsza godzina po południu, czas zrobić jakiś obiad. A co na obiad, to się za chwilę dowiecie. Zaraz wam pokażę. Taka karkówka. Wszystko sponsoruje Biedronka. Cały nasz wypad. Trzeba obiadzik przyszykować. Potem się bierzemy dalej. Wszystko już fajnie przyprawione. Także nie trzeba nic z tym robić. Na gotowo. Teraz będę czekać, aż się fajnie upiecze.
taki polędwiczki jeszcze z kurczaka panierowane na ostro. Już moje poukładane i tak się to tu będzie pięknie wędziło, a my idziemy chytać ryby na zot. Tak, tu już kukurydza z rzepikiem nam dochodzi. Wszystko fajnie. Piweczko zimne też jest. Iście. Nic, trudno czekać na branie. Tak, pięknie przypieczone. Teraz możemy my pojeść. Kaperta czy amur? Kaperta. To się zdobył może tak ma, on będzie z tej paniołki, no. Kurwa, Darek, masz go? Nie. Ja! Ja pierdolę! Flaszka wisisz! Flaszka wisisz! Dziesięć kilo. Dziesięć? Dziewięć i pół, no. Dziewięć. Jak liczysz w ten, to dziewięć. Piękno, dziewiątka, kolejny karpek, kolejny na cytruza. Jak na razie ta kulka to jest mój killer. Show. Kolejna rybka od rana. Taki piękny karpik, ramo. 7 kg przeszło. 7,5. 7,5 kg. Ale waleczny. Walczył jak dzik. Może być i taki. Daj mi odkaża, Darek, odkaża. Taki piękny kaperek. Skusił się na jedna kuleczka. Chyba to był cytrus, nie? Cytrus. A, cytrus. Wypuszczonego z powrotem do wody. Puszczasz go.
wyciąłeś do wody, a na odarka wędka brani, odjazd. Darek holuje kolejną ryba. Można powiedzieć, że worek z karpiami jest otwarty cały czas. No to ci to pobrał, Darek? A. Truskawka to była. Ta ostra truskawka, ja to była. Truskawka, ja z Jorbajca. Widzisz, jednak ta truskawka im też tu podlazła. Ja, to już chyba kolejna ryba na tani. Na ta kulka. Ja druga już. Druga albo trzecia, no na ta ostra truskawka. Fajny karpik. Taki kurwa wyglądają chłopie tyn. Co nie były jeszcze chycone, taki napuszczone. Wiesz jako siódemki, ósemki, bo one walczą jak upini. Masz go? Tak, kolejny karpik dzisiaj na ostro truskawka firmy Yorbite. Zaraz pójdzie do wożenia i do wody. No, 7 kilo. Odjąć worek 7 kilo. Fajne wlazły, takie 7, 8 kilo. Odkażemy. Taki idzie ciągnąć, nie? Na jedna wędka, a drugą wędka na dwie kulki na włosie, na konkretniejszą ryba. I rybka idzie z powrotem do wody. Amura chyć. No, chciałbyś Amura jeszcze chycić, ci powiem. Czekam na niego. Te pływaki pływają, że jakoś źle się to wypuszcza ta ryba z tego. Ładnie poszło. Poszło, ale za mnie. Dobra, to ok, na tak, Marcin już spakowany. Nara. Do następnego razu. My się też po. Idziesz po wózek też? Ja. Tak, Marcin już pojechał. Jak widzicie, już też kołyska susza. Chyba mu prawie brani. Wywiózł jeszcze zestaw. Jeszcze 2 godziny posiedza. Darek się już też pakuje pomału. No a mnie tu prawie coś teraz kipło. Może uda się jeszcze jakoś ryba wyholować. Cała nasza zasiadka sponsorowała firma Yorbite. I da jeszcze Darkowi dać kilo kulek, żeby miał na testy na licencji u nas na Woldzie. Możesz Darek na licencja, wytestuj kulki firmy Yorbite. Będziemy testować, myślę, jak... że się sprawdzą tak jak tu na wodzie. Tu się działały. Sprawdziły też. Sprawdziły, obejrzymy. Wytestuj jak co zdjęci i wciepujemy na stronkę nasza. Dobry, pakujemy się pomału, co? Kowany. I ostatnio wędka wyciągał z wody, brani. I na zakończenie taka piękna rybka jeszcze chyba będzie. Jak się mu oczywiście uda wyciągnąć. Co to jest? Sumik za brzuch chycony? Nie, karaś. Czekaj. Karaś w ostatnim momencie jeszcze. Taki piękny karaś, no chycił się za brzuch. Za płetwa. Rybka na zet. Tak, nasza zasiadka dobiegła końca. Jak widzieliście w filmiku, na kuleczki Yorbite udało się połowić kilka ładnych karpi. Także polecamy je. Na pewno jeszcze w innych filmikach będziemy testować. Jeżeli wam się film podobał, zostawcie suba. Piszcie komentarze, łapka w górę, no i do następnego razu. Na razie.